bardzo szybko się upora. Zaczynamy bić brawo! Marek Czajkowski! I błąd samego mistrza, który może go dużo kosztować. On na pewno o tym wie. Publiczność, głośno, głośno! Musi przyspieszyć, udało się! No i mam nadzieję, że w tym momencie publiczność, jak i sami nasi zawodnicy są gotowi. Ja szybciutko wam pokażę, na czym będzie polegała ta konkurencja. Na pewno znacie coś takiego, co nazywane jest wagą płaczu. A jeżeli nie, to już szybciutko objaśniam, na czym to polega. Trzeba ten puchar o wadze, uwaga, około 2 kg albo 3. Przytrzymać przed sobą dwoma rękoma w ten sposób. Czyli mamy wyprostowane łapki w stawach łokciowych, mniej więcej na wysokości twarzy. Nasze koleżanki będą wam mierzyły czasy, a więc jest to konkurencja na czas. Opłaca się wytrzymać jak najdłużej. A czemu nazywa się wagą płaczu? Po waszych minach publiczność będzie oceniała, jak bardzo jesteście zmęczeni. No dobrze, kogo tam zapisaliśmy jako pierwszego? Nikodem. Stopery gotowe, publiczność również. Nikodem też. 3, 2, 1. Zaczynamy pomagać. A więc muzyka na full. Radka również. A ja idę spoglądać stoper, jak to wszystko się układa, jeżeli chodzi o czas. Pierwsze 15 sekund już za nim. I zawodnik zaczyna nam się troszeczkę grymasić. A więc waga płacze teraz dosłownie na waszych oczach. Publiczność, pomagamy głośno, głośno! Niko, Niko! Zobaczcie, on już płacze! Taki charakterystyczny sposób. Włączamy stopery, nagrodź się brawkami Nikodema. Jego wynik czasowy to dokładnie 41 sekund 67 setnych. A ja zapraszam Przemka. Przemek jest jednym z tych młodszych zawodników, to troszeczkę mu trzeba mniej więcej to ustawić. Dobra, publiczność gotowa, stoper również. Robimy 3, 2, 1, start! Daje radę, zobaczcie, delikatnie nam się trzęsie, ale mimo wszystko jest niesamowicie zawzięty. I niesamowicie skupiona mina, ale teraz chyba zaczyna się kryzys. Publiczność, publiczność! Głosy! Mamy to! Wielkie, wielkie brawka! No i było nieźle. 24,69, a my zapraszamy Marcina. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, start! A publiczność głośno, głośno pomaga! Teraz niech ci sekund tam będzie jak najwięcej. Zobaczmy, jak troszeczkę to ustabilizuje ten ciężar. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Zobacz, jak publiczność jest z tobą. Jeszcze troszkę wyżej, troszkę wyżej. O! Oj, i to odrobiło na tyle, ale walczy jak tygrys. Wielkie, wielkie brawo. Sekund 99. No i teraz nasze panie Lena. Moi drodzy, dziewczynom ponoć jest troszeczkę trudniej, a więc musicie być głośni. Okej, okay, tak się mówi. 3, 2, 1, start! No i zobaczcie, to będzie, podejrzewam, bardzo miłe zaskoczenie. Głośno! Głośno!
panowie jeszcze z uśmiechem na twarzy. Ma swój szpanku. Dobra, mamy to do pewno. Rewelacyjny czas. Idę tylko tak jakby dla potwierdzenia. 36,89. Wiktoria. Wiktoria cały czas uśmiechnięta, mam nadzieję, że w trakcie tego też będziesz tak się uśmiechać. Dobra, jest Wiki, jest publiczność. Słońce gdzieś za chmurami, ale to nam nie przeszkadza. 3, 2, 1, zaczynamy! No i Artur. Artur, pozwól, że tobie nie będę pomagał, bo ty wyglądasz tutaj najbardziej jak nasz strongman jeden z namiotu. Jesteś gotowy? Publiczność, wy również? No to lecimy. 3, 2, 1, start! Właśnie, właśnie pomagamy Arturowi. Wygrasz tą konkurencję. Oczywiście teoretycznie ma to największa szansa. Z waszej pomocy to się nie uda. Ile tam mamy? 27, 30 sekund. Publiczność robi hałas. Najlepszy wynik to 41 Nikodemana. Uwaga, mamy 37. 40. I wysuwa się Artur na prowadzenie. Możesz odpalać. Nagrodźcie brawkami. Ale nagradzamy brawkami teraz wszystkich. Zwycięzcę, bo to 51-25. To wygrana Artura. Artur, pokaż się, pomachaj publiczności, żeby ciebie dobrze zapamiętali. Drugie miejsce ma Nikodem, 41-67. Natomiast trzecie miejsce, uwaga, Lena, 36-89. Natomiast oczywiście dla Przemka, Marcina i Wiktorii również wielkie, wielkie brawa. A widzimy się kolejnej konkurencji tego typu. Nagrodźcie brawkami, no a wy, nasi mali strongmeni, wracajcie już do swoich opiekunów, do swoich rodziców. Moi drodzy, to i wszystko co was. Publiczność pomaga! No i po tempie zawodnika już można stwierdzić, że on przede wszystkim będzie starał się to zaliczyć. Ale twierdzimy z szacunkiem do ciężaru, ale też zwróćcie uwagę, pięknie technicznie, ale też i mocno siłowo zalicza właśnie to wyciskanie. Adam, zobaczmy, jak to będzie wyglądało na tym drugim ciężkim handlu. 80 zaliczone i 90 niestety. No to Piotrek, lecimy, publiczność pomaga. Orytelia, bo cała gmina, wszystkie przepiękne okoliczne miejscowości, które oglądałem jadąc tutaj. Moi kochani, głośno, głośno, pomagamy! Bardzo często będę o tym przy nim powtarzał, nie mrugajcie oczami! Brawo! Będą to specjaliści w pomocy przy zakupach. Mamy pierwsze pole, teraz dosłownie kilogram więcej. Publiczność szaleje, robią hałas. A teraz wszystkie dziewczyny piszą. Głośno! Nieźle, jest Panciu! I Wiktoria na linii mety. 28 sekund, 28 sekund. Lena, jak będziesz gotowa, to powiedz, że jest gotowa i my zaczniemy obliczać. Stopery zresetowane? 3, 2, 1, zaczynamy! Lena, głośno, publiczność, pomagamy!
sekund. 23 sekund. A więc po raz kolejny publiczność proszę o to, aby skupiła się tutaj za naszym zawodnikiem. To wy będziecie najbardziej dokładnie widzieli te zmagania z tym wielkim ciężarem. Łącznie to przecież 400 kg, które chce swobodnie upaść na ziemię. Wybaczcie mi, moi drodzy, ale tutaj nie będę prosił już nikogo z publiczności, żeby spróbował. Jest to po prostu zbyt niebezpieczne. Nie jest to na szczęście niebezpieczne dla naszych zawodników, bo oni tą konkurencję bardzo dobrze znają. A w tym momencie przed Państwem Piotr Kowalewski. No i po minie Piotra można wnioskować, że to będzie bardzo dobry czas. Albowiem już teraz ma dokładnie 25, a za chwileczkę 30 sekund. Publiczność, jesteście tutaj? To jest stojący najbliżej. On was naprawdę słyszy. Pomóżcie zawodnikowi w osiągnięciu najlepszego wyniku w tej konkurencji. Jest 45 i jeszcze troszeczkę chyba dołoży. Publiczność, czujecie to? Co oni muszą czuć? Głośno pomagamy! A Kamil będzie robił wszystko, aby za chwileczkę ten stoper przyspieszył, żeby sekund na nim było jak najwięcej. 15 już za nim. I dokładamy, ale publiczność, musicie pomóc. Musicie być tutaj obecni. Musicie być współautorami tego dobrego wyniku. Mamy 30 sekund, a więc głośno pomagamy! Rewelacyjna forma Kamila w dniu dzisiejszym i ta konkurencja chyba też będzie do niego należała. Tomasz Bator! Publiczność, macie troszeczkę jeszcze energii? Oni muszą jej mieć bardzo dużo! Ostatni wysiłek również w waszym wykonaniu. A oni te 300 kg muszą podnieść
na maksymalną ilość powtórzeń. Ostatnia konkurencja. 3, 2, 1. Zaczynamy! Cztery. Kto zdążył naliczyć? Jedenaście powtórzeń jest dwunaste. Wycierpimy, kontrolnie na czas, bo tempo Adam nałożył sobie niesamowite, a ma dosłownie jeszcze połowę czasu, 35 sekund za nim. No i to też konkurencja, w której trzeba te siły rozłożyć, ale też i wykazać się niesamowitą wytrzymałość. Tomasz Baton, Toruń. 32-letni, również bardzo doświadczony zawodnik. No i teraz ostatnia konkurencja. My robimy hałas, a Tomek niech zaliczy jak najwięcej powtórzeń. Słuchajcie, jak się zrozumie odpowiedni kąt dźwigania tego wszystkiego, to wtedy po prostu jest rewelacyjnie. Kolejne powtórzenia na koncie Tomasza. Tomek, ale musisz się wytłumaczyć, bo chyba to zrobiłeś troszeczkę w wyrachowany sposób. Miałeś zapas na więcej, co? Tak, miałem zapas na więcej, ale tutaj... Nagrodźcie brawkami. To jest taki dowód na to, że oni nie tylko są silni, ale też troszeczkę muszą pokombinować. Trzeba będzie nie rzucić wysoko, tylko jak najdalej. Już się tylko zdradzam, że technika jest absolutnie dowolna. Można to zrobić, tam jest ten worek, tam jest ta linia, z której będziemy rzucali. Można to zrobić w ten sposób, że ustawimy się tyłem. Rozbujacie worek tak jak chłopacy i po prostu ciśniecie nim maksymalnie. Można to zrobić w sposób taki troszeczkę bardziej znany z tych zawodów lekkoatletycznych, czyli okręcić się wokół własnej osi, no i wtedy, uważając oczywiście na publiczność, skierować ten worek w odpowiednim kierunku. I Piotruś jako pierwszy, a publiczność już po raz ostatni dzisiaj jeszcze troszeczkę nam pomoże. No to jest Piotrek. I zaczynamy. Ja bym naszych kolegów poprosił. To jest Piotrek. To będzie jego wyznacznik. I co, może się umówimy, że każdy będzie miał dwie próby i zaliczamy tą lepszą, ok? Tak, żeby było sprawiedliwe. No bo raz to się może troszeczkę wyśliznąć, coś pomylić. No dobra. Na 3, 2, 1. 3, 2, 1. I zaczynasz w swoim stylu. Mamy to. No tutaj też wytrzymało się, muszą się chłopacy wykazać na koniec. Zrozumiałe to, że każdy z nich będzie miał dokładnie dwie próby. No i w tym momencie Krzysztof, czyli po prostu Chris. A tam wołają user dawaj, traktor. No i zobaczcie, troszeczkę inna technika. I było blisko, ale to jeszcze nie to. Publiczność podpowiada, ale chętnych nie było na początku, jak prosiliśmy, żeby się też to spróbowali. No i tam jest Fantun. Wy dzisiaj stawiacie piwo. Jest, poprawił. No i tam chyba prawie będzie remis. Nie no, troszkę zabrakło. Adam się zapytał swojego kolegi, jak sobie z tym poradzić.
ale publiczność tobie na pewno podpowie najlepiej. Zrobicie mu jakiś hałas? Jest głośno! Ale cisną! Co tutaj się stało? Można powiedzieć w pewnym momencie, że Adam pokrył Piotrka. Ale się mogą pogniewać. Yes! I Adam wysuwa się nam na prowadzenie. Ostatnia konkurencja, podejrzewam, że się stworzy tutaj najwięcej frajdy. Jest i Janek, nasz John. Jak byłem mały, oglądałem takiego jednego Johna, nazywał się Rambo. On mi go trochę przypomina. No to Janek, jaką techniką i jakim stylem można się rozpędzić? Znowu obliczenia, zobaczcie, jest odpowiednia trajektoria. Już wie, co musi wykonać. Tylko czy to się uda? No prawie się udało, ale nagradzamy brawkami. Teraz będzie korekta. No co zrobimy jakiś hałas? Adam, Adam, Adam. A Janek to jest nasz właśnie. Johnny, no to Johnny, Johnny. Zasugerowałem, bo Adam jak na razie najlepszy, ale Janek nie odpuszcza. To najlepiej jakbyśmy dystans zmierzyli. No dobra, Janek, tam jest twój dystans. Nie został on poprawiony. A przed państwem Michał. Możecie to złapać w jakikolwiek sposób chcecie. Zasługuje na wasze brawka. No to Rafał, dajesz na maksa? Jest najlepszy! O centymetr dalej niż Adam. Zdradzę wam, że w tej konkurencji trzeba się wykazać niesamowicie dynamicznymi nogami. I teraz troszeczkę zawodnik nam niżej przysiadł. Świetnie! To było wszystko wykonane.
ale być może w trakcie ktoś zapragnął jednak wziąć ten udział. Jest jeszcze szansa. Czarny t-shirt pokazywany palcami przez pana w czerwonej czapce, ale to weź tego gościa w tej czerwonej czapce też od razu ze sobą. Dobrze, jest kolejny śmiałek, również nagrodzimy i przywitajmy go brawkami. Od razu podstaj po worek, nie czekając na nic. Szybciutko się przedstaw, żeby wszyscy wiedzieli, kogo oklaskiwać. Dobrze. Robert powiedział, że dawno nie rzucał. Jestem ciekawy, kiedy ostatni raz brałeś udział w tej konkurencji. No to Robert! I również nieźle, ale przydałoby się jeszcze o metr dalej. A publiczność patrzy i nie dowierza, co tutaj się dzieje. Moi drodzy, kolejny zawodnik zmiana chwytu nie, jednak klasycznie. Nagrodźmy brawkami, natomiast te dwa pierwsze wyniki Rafał Adam i właściwie siła, no to tak jest, tutaj prawie jest remis. No ale Rafał zdecydowanie wygrywa. Ja jeszcze raz, już naprawdę ostatni. Pytam się, czy ktoś z tamtej strony chciałby spróbować? Można się w międzyczasie na przykład ze szwagrem założyć o piwo. Dziewczyny krzyczą, że tam, ale faceta nie widać żadnego pośpiewania. Czarna czapka, szary t-shirt, zapraszamy. Z tego co widzę, doping już jest, teraz został odebrany. Teraz by się przydało, sami przyznajcie, żeby wyszedł ktoś taki niepozorny, troszeczkę chudy, trochę taki tam niby nieśmiały i żeby dorzucił to, prawda? I byśmy się wszyscy bardzo miło zaskoczeni. Otrzymanie piwo i idę. Tak? To chociaż fajkę zostaw gdzieś na boku, to są zawody sportowe. Chodź, powiedz, jak masz na imię, co robisz na co dzień? Pracuję na budowie. No to mówiłem, że na koniec przyjdzie ktoś, kto pozamiata, nie? Zauważ,
zawodników. A wiesz, jaka odpowiedzialność na tobie teraz ciąży, nie? Wyprowadził ciebie do tej konkurencji sam aktualny, obecny mistrz Polski. I powiedział, to jest mój kolega, ja na niego stawiam. Kurczę, chłop. No dobra, pomóżmy i jemu. Mario. 18 kilo. Bam! No, było nieźle, ale to jeszcze nie jest najlepiej. Ponoć się założyli o napój wody ognistej. Ciekawe, kiedy będą rozpoczynać. No i prawie, ale to jeszcze nie to. Mimo wszystko nagroźmy oczywiście brawkami. Jabłonie. Przepiękna gmina, przepiękna miejscowość, która była świadkami i gospodarzami pojedynku gigantów. W tym momencie poprosiłbym również osoby odpowiednie do wręczenia nagród zawodnikom. Z tego co wiem, są z nami przewodnicząca Rady Gminy, pani Jolanta Wielgat oraz oczywiście wójt gminy Zambrów, pan Jarosław Kos. Zapraszamy oczywiście na scenę. Jolanta Wielgat, Jarosław Kos. A w tym momencie, moi drodzy, zaczynając oczywiście od miejsca szóstego. Szóste to 16,5 punkta. Adam Wądołowski. Mieszkaniec Białegostoku. Adam Wądołowski. Na miejscu szóstym. Thank you.
Miejsce piąte w dniu dzisiejszym to suma 18 punktów. Reprezentant i mieszkaniec Trójmiasta, a dokładnie Gdańska, Krzysztof Kacnerski. Krzysztof Kacnerski na miejscu piątym. To miejsce czwarte, troszeczkę nielubione przez sportowców, bo to przecież tuż za podium. 19 punktów, które tego zawodnika do tego miejsca uprawniają. Kamil Łyszkowski, mieszkaniec Walborka. Kamil Łyszkowski na miejscu czwartym. Zawodnik miejsce trzecie wywalczył sobie dosłownie w ostatniej konkurencji. No i wielkie brawka dla niego za to. 21 punktów. I na miejscu trzecim mieszkaniec Torunia. Tomasz Bator. Tomasz Bator. Trzecie miejsce dzisiejszego pojedynku gigantów. Drugie zdecydowanie również wywalczone w ostatniej konkurencji, to 21,5 punkta. I to pół było bardzo, bardzo ważne. Piotr Kowalewski. Reprezentant miejscowości Gołda, Piotrek Kowalewski na drugim miejscu dzisiaj. A zwycięzcą kolejnych zawodów z sumą 29 punktów. Oczywiście, aż by się chciało powiedzieć, żółta koszulka lidera, Marek Czajkowski. Oczywiście mieszkaniec Białego Stoku, najbardziej utytułowany zawodnik dzisiaj, który również i tym występem udowodnił, że te wszystkie tytuły, które zdobył do tej pory, nie są tutaj z przypadku. Niesamowita forma zwycięzcy, ale też i pozostałych zawodników, za co wielkie, wielkie brawka. Moi drodzy, po raz ostatni zróbcie hałas dla tych chłopaków. Ja jeszcze poproszę, panie Jarosławie, panie wójcie, o takie chociaż jedno malutkie zdanie podsumowania na koniec. Kochani, rywalizacja była wspaniała. To jest zaszczyt stać wśród tak silnych facetów, chociaż ja jestem też facetem, ale naprawdę podziwiam sylwetki, siłę, sprawność. Gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej rywalizacji. I cóż, mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia. Wszystkiego dobrego życzę. No to panie wójcie, ja sobie pozwolę przytrzymać pana za słowo. Do zobaczenia za rok, moi kochani. Ja nazywam się Tomasz Perek. Mieliście dzisiaj okazję oglądać naszych najsilniejszych ludzi w naszym kraju, za sprawą oczywiście Federacji Harlem i Piotra Kwiatkowskiego. Bardzo, bardzo dziękujemy za tak gorące przyjęcie. No i co? Do zobaczenia za rok. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!